Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: Jam jest chleb, który z nieba stąpił. I mówili: Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakżeż może on teraz mówić: Z nieba stąpiłem? Jezus im odpowiedział: Nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Jam jest chleb życia. Ojcowie wasi jedli manny na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go spożywa, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Słowa Jezusowego nauczania z dzisiejszej dobrej nowiny w uszach słuchaczy Jemu współczesnych musiały budzić co najmniej niezrozumienie i odrzucenie. Jak ten syn Maryi i Józefa z Nazaretu może dawać nam swoje ciało za pożywienie? Jak to możliwe, że on sam o sobie mówi, że stąpił z nieba? Odpowiedzi na te pytania mogą być dwojakie. Albo Jezus jest chory psychicznie, albo też rzeczywiście jest Synem Bożym, Jego słowa są prawdziwe. Kiedy z uwagą przyjrzymy się całemu życiu Jezusa, w tym okolicznościom Jego śmierci i faktu zmartwychwstania, możemy się przekonać o tym, że jest On prawdziwie Synem Bożym. Dziś my, chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa, kiedy gromadzimy się na sprawowaniu Eucharystii, głęboko wierzymy w to, że Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, jest obecny pośród nas w swoim Słowie i w swoim ciele. Jego ciało, ukryte pod osłoną chleba, jest dla nas pokarmem na życie wieczne, a Jego Słowo poucza nas, abyśmy byli zdolni do prowadzenia życia zgodnego z Chrystusową Ewangelią. Jesteśmy przekonani o tym, że tak celebrując tajemnicę naszej wiary, słuchając Słowa Bożego i łamiąc chleb eucharystyczny, staniemy się godni udziału w uczcie wiecznej. Jeśli dziś również nam jest trudno przyjąć naukę o tajemnicy przeistoczenia, to powinniśmy się modlić o światło Ducha Świętego, który oświeca umysły i daje pełne poznanie tajemnic Bożych. Nie możemy trwać w zaćmieniu umysłu, ale powinniśmy szukać światła poznania i dać się Jemu prowadzić. W Słowie Bożym jest prawdziwe życie, a Jego ciało, które jest prawdziwym pokarmem, uświęca nas i przebóstwia oraz daje nam zadatek uczty niebiańskiej. Podziękujmy dziś Jezusowi za to, że zechciał być tak blisko nas.